Cześć, w dzisiejszym odcinku na prośbę jednej z Was nagrałam film o Lechuza lub Lechuza. To jest firma, którą pewnie większość z Was zna z substratu, czyli z tego granulatu, który jest tam pomieszany z zeolitem i różnymi tam kamyczkami, więc pewnie to znacie, ale oni również produkują doniczki. Tak, mam swoje doniczki, mam też przeznaczone te wkłady hydroponiczne, więc taki cały zestaw sobie można zakupić. No i dosyć, jako że to jest dosyć chyba, wydaje mi się, że to niemiecka firma, jest dosyć spory wybór, jest dosyć duży asortyment, bo oni posiadają też doniczki na zewnątrz, wiecie, takie długie kasty, posiadają właśnie takie domowe. No i wybrałam się, słuchajcie, do sklepu. No ale zanim Wam o tym powiem, zanim pokażę Wam te wszystkie ceny, to może pokażę Wam też taką jedną przykładową doniczkę, którą mam sama. Ja swoją kupiłam w naprawdę wyjątkowo fajnej cenie, bo kosztowała 3 euro. Była w promocji, to była taka cała wystawa doniczek proponowanych właśnie do roślin. W sumie nie do roślin, tylko do ziół, ale one i również się nadają do roślin. Tylko jest troszeczkę inna, bo w tej doniczce można sobie trzymać właśnie rośliny w podłożu normalnym, czyli w ziemi, nie w tym substracie hydroponicznym, tylko właśnie w ziemi. Więc ona troszeczkę się różni od tych, które zobaczycie w filmie, który się pojawi za jakiś czas, tym, że właśnie, o, nie wiem czy to widać, moja roślina jest w podłożu, w zwykłym podłożu, to jest takie podłoże do syngoniów, ja je sama tworzyłam, więc nie jest też jakieś kupne i specjalnie przeznaczone właśnie z firmy Lechuza, bo jak wspominałam, ta firma produkuje właśnie tylko taki gruz, tak, granulat. Więc, aha, już Wam pokazuję, więc tutaj jest wskaźnik, on ma tu w środku pływak i ten pływak nam wskazuje, czy mamy właśnie idealną ilość wody, jest tutaj na maksimum lub minimum i powinniśmy dolać. Tutaj na górze, i to jest standard taki właśnie w tych doniczkach Lechuza. I tutaj mamy takie miejsce, w które możemy naszą wodę wlać. Jest to taki zbiornik, tu na dole znajduje się zbiornik, przez tą część właśnie sobie wlewamy, ta woda właśnie znajduje się na dole w zbiorniku. O ile się nie mylę, to wchodziło mi tu w zeszłym roku tej wody około 700 ml, tak mniej więcej, 700, 800 lub 600, nie pamiętam dokładnie, więc tak mniej więcej litrowej doniczki, jeszcze tam doniczki, konewki, trochę wody mi na dnie zostawało, więc mniej więcej tyle tam tej wody wchodzi i całkiem fajnie mi się ona sprawdza. Ona jest, ma tu taki zielony dżinks i dwa bawełniane sznureczki. To wygląda dokładnie tak. O, i właśnie te bawełniane sznureczki podciągają nam tą wodę. Więc całkiem sprytne rozwiązanie. Nie powiem, że nie, sprawdziło mi się. Jedyne, co nie robiłam zimą, to nie wlewałam tutaj do maksa, tylko podlewałam sobie roślinę z góry, bo obawiałam się, że wiecie, jeśli ta ziemia, woda jest cały czas podciągana, to przez zimę, gdzie ta roślina stoi na oknie północnym, będzie jej zbyt wilgotno i ziemia może mi strasznie mocno pleśnieć. Więc nie podlewałam jej, tak jak sugeruje właśnie tutaj producent, tylko normalnie z góry. I to też nic się nie podziało, jak widzicie, roślina ma się całkiem nieźle. No dobra, słuchajcie, to może tak, teraz sobie zobaczymy te doniczki, to właśnie co sugeruje, co przygotowała nam firma Lechuza. Więc jesteśmy w OBIM, to właśnie tutaj zdecydowałam się, żeby zajrzeć i zobaczyć, jaki ma asortyment Lechuza. No i mają taki dosyć spory regał, na tym regale znajdziemy i błyszczące, i matowe doniczki. Bardzo fajny design, nie są taki rzucający się w oczy, zbyt krzykliwi, więc na pewno, wiecie, nie zabierze urody naszej roślinie. Ceny, widzicie, starałam się tak dosyć wolno to wszystko ujmować, żeby można było i zobaczyć mniej więcej, jakie ceny są co do doniczek. Nawet wychodzą już naprzeciw klientom, można sobie kupić swoją własną konewkę i spryskiwacz tej firmy. Tu mamy taki regał przeznaczony dla orchidei, jak widzieliście, tam był orchideowy gruz i doniczki do tego. No i tu przechodzimy, im niżej, tym doniczki są trochę większe, tym cena również rośnie. Tak, tu mamy taką doniczkę, dziesiątkę chyba, to jest osłonka właśnie z tym wkładem hydroponicznym, tam jest odrobina gruzu, a tu już są naprawdę duże donice, 43 cm i to tak samo, tylko w innym kolorze. Tu mamy bardziej wysokie donice,
widzieliście, są ceny i powiem wam, że te ceny szybują cały czas w górę. Myślę, że one znowu zmieniły się jakieś 2-3 euro. Więc ja nagrywałam 2 tygodnie temu, a byłam ostatnio na chwilkę po coś i zauważyłam, że ta cena już się troszeczkę zwiększyła, to takie wahania 2-3 euro. No designu nie można odmówić, ja uważam, że to bardzo ładne są donice, tu mam nawet jakiś kolor piaskowy, więc każdy by coś dla siebie znalazł, na pewno jakąś by sobie wybrał, tylko nie wiem, czy po prostu cena by go troszeczkę nie odstraszyła. Tu mamy wszystkie dostępne pony, czyli gruzy, czyli te podłoża od Lehuzy, z czego jest dosyć ona znana. Jeszcze krótki najazd na ceny. Więc jak widzieliście, no ceny z tej firmy są dosyć wysokie. To po prostu można sobie na taką doniczkę pozwolić. Czemu nie? Jeśli się zastanawiacie, bo w tych wszystkich doniczkach to jest taki zestaw, na przykład w tych największych, jakich macie, to tam jest już przygotowana odrobina. Odrobina, powtarzam odrobinę, bo to jest taka mała paczuszka tego substratu. Do tego macie, tak jak widzieliście, doniczkę, ten wkład, więc wszystko teoretycznie jest przygotowane, ale jeśli zakupujecie do tego już roślinę, to na przykład taka większa roślina wymaga większej ilości tego substratu, a jeśli chcecie ją totalnie oczyścić z korzeni, że na przykład z korzeni z ziemi, że wasza roślina nie będzie stała jednak już w podłożu takim tradycyjnym, tylko w lehuzie, no to musicie dużo, dużo więcej sobie już przygotować, właśnie dokupić sobie taki 12 czy 15 litrowy wór ekstra tego gruzu lub zainwestować w co innego. Więc ja wiem, że no, w Niemczech lehuza jest dosyć popularna, też bym tego nie nazwała, sami widzieliście, ceny po prostu są wysokie. Wysokie, no nie jest to tani interes. Czasem jak widzisz tą cenę, to sobie myślisz, kupię normalną doniczkę, a po prostu fajniejszą roślinę, jakąś, na którą powiedzmy zbierałam, czy... No bo ceny są wysokie, myślę, że to są takie... Można sobie na te doniczki pozwolić, czemu nie, jeśli kogoś stać, ale mam takie wrażenie, że wiecie, to taka doniczka sprawdza się idealnie w biurze, gdzie gdzieś tam ktoś nie skacze wokół tej rośliny, nie ma na to zbyt czasu, a tam wszystko widać, wiecie, macie, tak jak tu pokazywałam wam wcześniej, ten wskaźnik, gdzie jest, że trzeba roślinę podlać, czy nie, ale to taka doniczka też nie jest gwarancja, że coś nam z rośliną pomiędzy się nie zadzieje, że nie zgniją jej korzenie, nie wiem, że roślina się nie przyjmie w substracie, powiecie, ją można prowadzić w samym, tak jak wspominałam, można też rzucić na samo dno do tego wkładu hydroponicznego właśnie pierw ten substrat, tak, te kamyki i zasypać resztę, wsadzić roślinę z ziemią i zasypać sobie resztę substratem, tym gruzem hydroponicznym, tak też można. Więc w biurze jak najbardziej, ale wiecie, no to nie gwarantuje nam też, że roślina będzie się miała dobrze tylko dlatego, że stoi w tej doniczce. To też nie jest coś takiego, że ja wam nie polecam. Czemu nie? Jeśli lubicie, podobają wam się, no bo to dalej jest tylko plastik, to nie jest, wiecie, to nie jest ceramika, to są plastikowe doniczki, ma to swoje zalety, plusy i minusy, jak zawsze. Czy wolicie bardziej plastik, czy ceramikę? No wiadomo, ceramika jest bardziej ozdobna. Pasuje nam czasem bardziej, więc tak mi się wydaje, że lehuza też tak celuje trochę w klientów takich tupiur. Więc myślę, że no, podzielcie się swoim zdaniem, swoją opinią, czy byście się skusili. Wiem, że jest dużo alternatyw, że możemy sobie wkupić sam wkład hydroponiczny, gdzieś na przykład nie firm lehuza, który wychodzi trochę taniej, jeśli lubicie hodować swoje rośliny w hydroponice i powiedzmy do tego plastikową doniczkę. No trzeba trochę pokombinować, zawsze można zejść z ceny, wymyślić coś własnego. Wiem, że w Polsce podobno jest dużo takich rzeczy na Allegro dostępnych, dużo bardziej niż w Niemczech. Tu zauważam, że w Obim jakoś tak słabo. Jakieś tam wkłady hydroponiczne były, ale nie jakoś specjalnie dużo. A wiecie, to takie podstawowe bym powiedziała i to też bardzo mocno poprzebierane, więc widać, że na hydroponikę też jest dosyć sporo osób chętnych. No dobrze, myślę, że na tym już zakończę ten film. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!